Hej, tu Karolina, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zazwyczaj zapraszam gości, ale dzisiaj mam dla Was odcinek specjalny, odcinek solowy, bo tak jak obiecałam, poświęcę cały program mojej podróży do Tajlandii i opowiem Wam. Absolutnie o wszystkim. Jeżeli jesteście na bieżąco z moimi filmami, to wiecie, że już pojawiają się vlogi z Tajlandii. Łącznie będą to cztery filmy. Dwa vlogi z Bangkoku, jeden vlog z pobytu w Khao Tao, jeden film w stylu jak wygląda dzień na wyjeździe jogowym. Także to wszystko pojawi się, pojawia się na przełomie listopada i grudnia, także gorąco Was zachęcam, bo nie sposób opowiadać o Tajlandii bez obrazu. Umówmy się. Ale faktem jest, że nie mówię w filmach o wszystkim. Starałam się tam uchwycić pewne wrażenia i, i wyjątkowe momenty tego wyjazdu, ale nie robiłam Wam całego wstępu, nie wyjaśniłam dokładnie, co, co i jak zostało zorganizowane i co ja tam generalnie robię. Także, tak jak już zapowiadałam bardzo, bardzo dawno temu, taki podcast jest konieczny, bo wiem, że wiele z Was interesuje to. Jak to się w ogóle stało, że ja tam wyjechałam, po co i jak to wszystko zostało przeze mnie zorganizowane? Um, przyznam się wam szczerze, że nie przygotowałam się do tego podcastu, nie zrobiłam sobie planu działania e, i podchodzę do tematu spontanicznie, ale jeżeli mnie znacie, to wiecie, że mam naturę porządkowania informacji w swojej głowie, także liczę na to, że mówiąc kolokwialnie, będzie to wszystko miało ręce i nogi. Zacznijmy od tego, jak Wyglądała geneza tego wyjazdu, skąd wziął się pomysł, bo wiele osób zdawało mi pytanie dlaczego chciałaś wyjechać sama, co ci przyszło do głowy, dlaczego Tajlandia i tak dalej i tak dalej. Powiem wam, że tak naprawdę to zaczęło się na początku tego roku, kiedy ja wpadłam na pomysł, że będę studiowała e, zdalnie podczas mojego pierwszego semestru czwartego roku, bo nie wiem, czy wiecie. Studiuję w Szkocji i teraz mam mój ostatni, czwarty rok licencjatu i wymyśliłam sobie, że tyle się tutaj dzieje fajnych rzeczy w Polsce, że postanowiłam studiować na odległość przez jeden semestr. I pomyślałam sobie, czemu by nie wykorzystać tego czasu i zrobić coś nowego. I jako, że uwielbiam podróżować, stwierdziłam, wyjadę gdzieś. Drugą rzeczą, drugą myślą, która równolegle chodziła mi po głowie, było to, że chciałam nauczyć się... Yogi. Chciałam trochę zbliżyć się do świata, który zaczął mnie interesować. Mam tutaj na myśli jogę, medytację, gdzieś tam pracę nad samą sobą. I ja jestem taką osobą, która bardzo lubi uczyć się w praktyce. Wiem, że mogłam sobie kupić książkę, mogłam sobie obejrzeć film, ale ja lubię iść na zajęcia, lubię iść na wykład, lubię iść na kurs, lubię pojechać gdzieś, żeby się czegoś nauczyć. W taki sposób zrami to ogromną frajdę, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. I wymyśliłam sobie, że będę uczyła się jogi gdzieś w Azji. I zaczęłam robić swój research i tym sposobem natrafiłam na miejsce, które nazywa się Olive Retreat, czyli na miejsce, do którego finalnie pojechałam. Zobaczyłam, że mają oni piękną stronę internetową, która oferuje właśnie tak zwane retreaty, czyli takie wyjazdy jogowo-oczyszczające. Strona wyglądała bardzo ładnie, cały opis dnia bardzo zachęcająco. Było tam wiele o medytacji, o m, nauce też o energetyce, o czakrach, oczywiście o zajęciach jogi. No i bardzo ważna dla mnie rzecz, n, nauce gotowania. Bo pomyślałam sobie, że dobra, pojadę sobie do Azji i pouczę się trochę jogi, a potem pojadę sobie na jakiś kurs kulinarny, żeby połączyć te dwa moje mm, zainteresowania. I wtedy trafiłam na Olive, gdzie mogłam jednocześnie uczyć się jogi plus. Mieć warsztaty kulinarne. Stwierdziłam, to jest to. Formalnie wyglądało to tak, że skontaktowałam się z organizatorami czy też właścicielami. Oni byli bardzo chętni, abym do nich przyjechała i tym sposobem, właśnie pod ten pobyt, podporządkowałam cały mój wyjazd i dostosowałam moją podróż. Generalnie tam było napisane, że um, ich program trwa tydzień, ale ja z założenia chciałam zostać trochę dłużej i Postanowiłam, że kupię sobie bilety do Tajlandii na dwa tygodnie. Od początku chciałam jechać w listopadzie, bo wiedziałam, że to musi być w semestrze zimowym, ale też nie chciałam jechać za wcześnie, żeby nie było tam pory deszczowej. Postanowiłam, że kupię sobie bilety, tak jak mówię, na dwa tygodnie i teraz kwestie tutaj już bardziej organizacyjne, które mogą Was interesować, to jest po pierwsze kwestia biletu. Sprawdziłam sobie oczywiście ceny i wybrałam przewoźnika który nazywa się Finnair, czyli są to fińskie linie lotnicze, połączenie Warszawa-Okęcie, Helsinki-Bangkok. Zaznaczam, że to miejsce, do którego jechałam, znajdowało się 3 godziny od Bangkoku, więc stwierdziłam, że jest to bardzo dobre połączenie, bo lecę sobie bezpośrednio do dużego lotniska, do dużego miasta, do Bangkoku, więc nie ma tutaj żadnych utrudnień, że muszę potem się tam gdzieś przesiadać, czy transportować na drugi koniec kraju. Także kupiłam sobie lot w dwie strony Finnairem. Dlaczego wybrałam finera? Bo była to najlepsza, moim zdaniem, opcja, nie najtańsza, najtańsza była, były to linie ukraińskie, ale ten lot był o tyle tańszy od wszystkich innych, że stwierdziłam, że skoro pierwsza jadę na drugi koniec świata, wolę wybrać coś, nie wiem, bardziej solidnego. Nie mam absolutnie nic do tych linii, możliwe, że są super, ale ja na zwyczajnie świecie jakoś się bałam. Także kupiłam te bilety i mogę Wam powiedzieć, że kosztowały mnie one około 2100 zł, w dwie strony. I to była powiedzmy stała cena, także nie była to żadna przecena. I teraz wam opowiem historię, która mi się przytrafiła właśnie odnośnie tych biletów. Jakieś miesiąc przed wyjazdem jeden z moich lotów został anulowany i zostałam przebukowana na lot późniejszy. Także tam miał mnie czekać dłuższy czas oczekiwania. Następnie. Niecałe dwa tygodnie przed wyjazdem dostałam maila, że mój lot do Bangkoku jest anulowany, że w ogóle go nie ma. I nie dostałam żadnych propozycji alternatyw tutaj, tylko powiedzieli mi, żebym zadzwoniła sobie na infolinię i zobaczyła, co da się zrobić. Więc ja oczywiście już wymyśliłam sobie scenariusz, że w ogóle wcale nie parę do tej Tajlandii, bo na pewno nie ma żadnej alternatywy i nic mi nie zaproponują. Stwierdziłam, trudno, tak miało być. I słuchajcie, pamiętam, w pociągu zadzwoniłam na infolinię do Helsinek. I usłyszałam od pani, że mogę pojechać dzień wcześniej albo dzień później. A ja mówię: No niestety, ale to nie za bardzo mi pasuje, ale wiem, że też jest lot tego samego dnia, czy nie mogłabym na ten inny lot się załapać. No niestety nie, ponieważ jest już całkowicie zabukowany. No to powiedziałam do pani: No, że bardzo mi przykro, ale no dzień wcześniej, dzień później mi, mi nie odpowiada. No to pani mówi: Dobra, to może spróbujemy panią tutaj y, y, zapisać na lot jakąś inną, inną linią lotniczą. I ja już byłam podekscytowana tą ideą i czułam, że coś dobrego się szykuje. I słuchajcie, udało im się mnie przebukować na lot Qatar Airways i się śmiałam, że mogę jechać do Tajlandii tylko po to, żeby się przejść tym samolotem. Um, <taki>, taka cebula się tutaj we mnie odezwała. Ale słuchajcie, naprawdę zostałam przebukowana bez żadnych um, dodatkowych opłat na ten lot Katarem, który w jedną stronę kosztował jakieś 3,5 tysiąca. Więc stwierdziłam, że naprawdę... Los był po mojej stronie i, i, i wygrałam bardzo fajną przygodę. Także finalnie poleciałam Katarem i w ogóle wyszło mi to na lepsze, bo miałam o wiele lepsze godziny i startu, i potem lądowania w Bangkoku. Także, tak jak moja panika była zdecydowanie przesadzona, to wszystko wyszło na dobre. Mówiłam, że będę całkiem uporządkowana, ale teraz mam wrażenie, że jestem trochę chaotyczna, bo chciałabym przez kilka sekund powiedzieć Wam o Tajlandii parę słów i dlaczego w ogóle Tajlandia. Powiem Wam, ja się w ogóle nad tym nie zastanawiałam. Myślałam o Indiach, o Tajlandii, ewentualnie o Bali, może o Sri Lance, zupełnie bez większego przygotowania. Po prostu stwierdziłam, w tych miejscach myślę, że będzie spoko uczyć się jogi. Nie byłam nigdy w Azji, a jestem taką osobą, która chciałaby odwiedzić wszystkie miejsca na świecie. Więc szczerze mówiąc, było mi to dosyć mocno obojętne. A że Olive Retreat wpadło mi w oko, to wszystko dostosowałam pod to. I następnie pamiętam, rozmawiałam z Kają z Globstory, którą serdecznie pozdrawiam. I powiedziała, że słuchaj Karolina, jeżeli jedziesz pierwszy raz sama do Azji, to Tajlandia jest najlepszym miejscem. W jakiej możesz jechać, bo jest bardzo przyjazna, sympatyczna i bezpieczna. No to to mnie utwierdziło w przekonaniu, że robię dobrze. Także zupełnie nie, nie analizowałam tego szczególnie, tylko po prostu spontanicznie postanowiłam moją pierwszą samotną podróż odbyć do Tajlandii. I teraz druga dygresja, która właśnie przyszła mi do głowy, to to, czemu w ogóle przyszło mi do głowy jechać samemu? To jest dobre pytanie, ale ja jestem. Założenie przyzwyczajona do bycia w pojedynkę. Studiuję za granicą, mieszkałam w różnych krajach w ostatnich latach i moje własne towarzystwo to dla mnie chleb powszedni. Także ja absolutnie nie czuję się samotna, kiedy jestem sama. Więc wiedziałam, że mogę równie dobrze wyjechać sama i będę się tak samo świetnie bawić. I pamiętajcie, że wyjazd samemu to nie znaczy, że jesteśmy też tam sami na miejscu, bo wiele rzeczy się nam przytrafia, i też o tym wam za chwilę powiem. Ale jako że chciałam jechać, um, uczyć się jogi i też medytacji, wydaje mi się, że taka podróż jest też podróżą w głąb siebie, jakkolwiek, by to górnolotnie nie brzmiało, więc zupełnie inaczej się tego doświadcza, kiedy jesteśmy sami. Plus tak naprawdę nie miałam z kim jechać w tym terminie. ale w ogóle nie przyszło mi to do głowy. Czy to jest dziwne? Dajcie znać. To teraz, kiedy już omówiłam z wami kwestię transportu, czas na zakwaterowanie. Też wyszło mi to całkiem nieźle, całkiem intuicyjnie. Po prostu wyszłam sobie na Booking.com i poszukałam hoteli. Po pierwsze, to, co było dla mnie ważne, to była lokalizacja, to był prywatny pokój, to były dobre opinie i to była cena. I udało mi się zarezerwować hotel, za który zapłaciłam 210 zł za dwie noce w samym centrum, powiedzmy, starej takiej bardziej turystycznej części Bangkoku ze śniadaniem. Więc jeśli o mnie chodzi, to całkiem niezły deal. Natomiast to w jaki sposób ja szukałam tego zakwaterowania, to przede wszystkim nie wiedziałam, na ile będę w Bangkoku ogólnie. Początkowo planowałam być tylko przez pierwsze dwa dni i stwierdziłam, że chcę być blisko właśnie zabytków i świątyń, i zarezerwowałam sobie dwa hotele, i oba te hotele zarezerwowałam. Z możliwością anulowania pobytu. Stwierdziłam, dobra, zarezerwuję sobie różne opcje. To było kilka miesięcy wcześniej, i w międzyczasie się wszystko wyklaruje. Będę miała może więcej informacji na temat Bangkoku i wybiorę sobie opcję, która pasuje mi bardziej. I tym sposobem zdecydowałam się w ogóle na tańszy hotel, bo miał on o wiele ciekawszą ofertę, właśnie też ze śniadaniem, które miało mieć um, też tajskie opcje. Więc stwierdziłam, jako weganka mogę zaryzykować, szczególnie, że mówię, no, cena była bardzo korzystna. Plan był taki, żeby w ogóle przyjechać właśnie do Bangkoku na pierwsze dwa dni, bo stwierdziłam, że możliwe, że trochę będzie mi doskwierała zmiana czasu, więc fajniej jest pobyć samemu, połazić sobie na luzie po mieście, a nie już jechać na e, taki, takie intensywne przeżycie, jakim wydawało mi się, że będzie ten e, pobyt jogowy. E, I zarezerwowałam to. A kiedy przyjechałam do Bangkoku, stwierdziłam, że bardzo mi się podoba i chcę na ostatni weekend, tuż przed wylotem, również wrócić do tego miasta. I wtedy, słuchajcie, z wyprzedzeniem, tak mniej więcej tygodniowym, z hakiem, zarezerwowałam sobie kolejny hotel, trochę w innym miejscu, bo już mniej więcej wiedziałam, gdzie co jest w mieście, i też zapłaciłam za niego, zapłaciłam za niego chyba ze 100, 190 zł za dwie noce, tutaj już bez śniadania, no ale też umówmy się. Jest to naprawdę fajna cena. Teraz może kilka słów o tym, jak przygotowałam się do wyjazdu. I to dosłownie będzie kilka słów, bo moje przygotowania były bardzo minimalistyczne. Ja nie wiem, czemu to zrobiłam, ale podeszłam do tego wyjazdu bardzo na luzie. I on tak ym, zaskoczył mnie, bo miałam sporo rzeczy do zrobienia przed wyjazdem i nagle obudziłam się i za kilka dni miałam mieć wylot. I trochę byłam na siebie zła, bo myślałam sobie, Karolina, idziesz na drugi koniec świata. To jest duże wydarzenie. To jest. Duży wydatek, naprawdę docyń to, przygotuj się. No cóż, po pierwsze, to co może Was interesować, to jest kwestia szczepień. Nie ma żadnych szczepień obowiązkowych do Tajlandii, ale ja zrobiłam sobie szczepienie na zapalenie wątroby, które miałam robione jako dziecko i tylko powtórzyłam, jakby przypomniałam to szczepienie, to się chyba tak mówi, ale tak jak mówię, nie było to konieczne, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Ha. To nie przypadek, że o tym mówię. Słuchajcie, zrobiłam taką. Zrobiłam taki numer. Wyobraźcie sobie, że jadąc do Bangkoku w samolocie, zorientowałam się, że nie wykupiłam ubezpieczenia. Wpadłam w małą panikę, po czym stwierdziłam, że no trudno, nic mi nie będzie, i zapomniałam na cały pobyt o tym, że nie mam tego ubezpieczenia. Aż do momentu, kiedy z powrotem jechałam do Bangkoku i myślałam sobie, Karolina, jeszcze nie zrób sobie nic przez dwa dni. Wiem, totalnie odpowiedzialne. Nie zgadzam się z tym, nie róbcie tak. Wykupcie sobie ubezpieczenie, bo gdyby odpukać coś wam się stało, to zawsze miło jest wiedzieć, że y, po prostu możecie liczyć na. Opiekę lekarską, za którą nie będziecie musieli jakoś szczególnie dużo zapłacić, chociaż też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w Tajlandii z założenia jest dosyć tanio, więc nie jest to sytuacja jak ze Stanów Zjednoczonych, gdzie prawdopodobnie byśmy zbankrutowali, idąc do lekarza, także tutaj można trochę bardziej wyluzować, ale z mojej strony było to totalnie odpowiedzialne, więc nie polecam. Jeżeli chodzi o przygotowanie do zwiedzania, to oczywiście, jak to ja, przygotowałam się pod restaurację i pod różne jedzenia z tak zwanego street foodu. Także weszłam na stronę Jadłonomi, na bloga Jadłonomi, w wegański Bangkok. Wiedziałam, że mam mało dni, więc stwierdziłam, że nie będę testowała wszystkich 100 restauracji wegańskich, jakie są w Bangkoku, tylko wybiorę kilka sprawdzonych miejsc. I przygotowałam sobie taką listę i pod to, muszę się przyznać, troszeczkę sobie zaprojektowałam mój pobyt i mój plan zwiedzania. Ale to jestem ja, znacie mnie, zresztą widzieliście to we vlogach. Nawet moja babcia powiedziała, że e, mam wrażenie, że głównym motywem twoich vlogów jest jedzenie. Tak, no cóż babciu, czy dziwię to? Raczej nie. Każdy, z ze podróżuje lub każdy, kto ogląda moje vlogi, wie, że tak to właśnie wygląda. Ale słuchajcie, żeby nie było, że byłam aż taką ignorantką, to dzień przed poprosiłam mojego brata, żeby kupił mi przewodnik po Tajlandii. I ten przewodnik cały przeczytałam przynajmniej po Bangkoku i okolicach, bo chciałam wiedzieć jak najwięcej o kulturze Tajlandii. I powiem wam, że mam wrażenie, że pomimo, że teoretycznie mamy w szkole historię. To my naprawdę nic nie wiemy o tamtych krajach. Ja autentycznie czułam się jak taki żółto dziób, i było mi aż głupio, kiedy rozmawiałam z pewnymi osobami tam na miejscu, że ja autentycznie nic nie wiem o tym kraju. I, I w przewodniku też jest to tak dosyć lakonicznie wszystko opisane, ale postarałam się dowiedzieć nieco więcej na miejscu i teraz mogę już przejść do omawiania z Wami całej mojej podróży. Także wyleciałam z Okęcia bez żadnego problemu i doleciałam do. Kataru do dochy i problem był taki, że kiedy rezerwowałam bilet z finerem, to wybrałam sobie wegańską dietę na pokładzie. A w momencie, w którym pani z infolinii przebukowała mnie na katar, Pani nie zanotowała tego, jakie jedzenie chciałam sobie zjeść, w związku z tym na pokładzie nie mieli zielonego pojęcia o tym, że ja chcę jeść wegańsko, ale powiedziałam im, że ja to zgłaszałam i wyczarowali mi, słuchajcie, sałatkę z komosy ryżowej, owoce, potem jakąś fajną bułkę grecką z pomidorami i z oliwkami, też jakieś owocki, i jeszcze jakąś jedną sałatkę. Do tego oczywiście napoje nieograniczone, i powiem Wam, że nie było tak źle. Plus ja też nie jestem wymagająca i mi wszystko smakuje. Dopóki miałam dobre warzywka, to było, <noise> było w porządku. Także ten lot był bardzo przyjemny. Potem miałam kilka godzin w Dosze, w Doha. Jestem ciekawa, co się w ogóle odmienia. W ogóle to było lotnisko, które krzyczało pieniądze. Widok z samolotu był jak na szkatułkę brylantów. I tak też wyglądało wnętrze tego lotniska, także bogactwo, moi drodzy. I potem czekał mnie dłuższy lot, czyli lot do Bangkoku. Ja w Bangkoku byłam około południa i wcześniej przez platformę booking.com zarezerwowałam sobie taksówkę z lotniska, ale wam tego nie polecam, bo zapłaciłam za nią na warunki tajskie strasznie dużo. Zapłaciłam 80 złotych, co prawda jechaliśmy z 50 minut. Więc tak, na warunki polskie, to myślę, że jest naprawdę mm, bardzo w porządku. Cena tak tam spokojnie można było za połowę albo i mniej się przetransportować. Ale ja trochę się bałam, zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, i absolutnie tego nie żałuję. Ale teraz wiem, że jakbym jechała, to bym po prostu wzięła taksówkę na miejscu. Też jest fajna aplikacja, z której można korzystać właśnie w Bangkoku do zamawiania taksówek. Postaram się ją znaleźć i Wam podlinkować. W ogóle wszystko, o czym mówię, też będę Wam linkowała, tak żebyście mogli, na przykład planując swoją podróż, bez problemu się udać do opisu mojego filmu albo na, na moją stronę, bo tam raczej będą wszystkie linki, co ja mówię. No właśnie, słuchajcie, wiecie, że ja dawno nie, nie nagrywałam tutaj podcastów, także jestem trochę wybita z rytmu. Ale na mojej stronie karolinasobańska.com będzie cały post o tym podcaście i postaram się wszystkie informacje tam dla Was zebrać. Wracając do mojej podróży. To był mój pierwszy dzień w Bangkoku, który spędziłam bardzo miło i bardzo na luzie. Wszystko oczywiście macie w moim filmie. Pospacerowałam po okolicy, poszłam na miły obiad, potem jeszcze pochodziłam trochę po pięknych uliczkach i wróciłam do hotelu. I następnego dnia czekał mnie mój jedyny taki pełny dzień w Bangkoku na start, gdzie obskoczyłam wszystkie świątynie. I tutaj mam dla Was. Taką małą wskazówkę. Jeżeli idź do świątyni, wszędzie jest powiedziane, że trzeba mieć osłonięte ramiona i kolana, tylko nie jest to do końca sprecyzowane. Bo ja miałam na sobie sukienkę długą, za kolano, i miałam na sukienkę narzuconą chustę. Ale, że chusta była. Kremowa, nie wpuścili mnie do świątyni. Musiałam sobie kupić t-shirt, co chyba wspomniałam we vlogu. Bo chusta jest ok, jeżeli jest ciemna, ale jeżeli chusta jest prześwitująca, to generalnie się nie liczy. Także to warto wiedzieć, żeby nie musieć sobie robić jakby dodatkowych tutaj kosztów. I wejścia do świątyń są nie powiedziałabym, że drogie, ale trzeba się z tym liczyć, że. Łącznie te wszystkie takie popularne świątynie w centrum wyniosą nas, powiedzmy, z tysiąc bachtów, czyli bachtów albo bachty, nawet nie, jak to się po polsku, um, czyli tak mniej więcej ze 100 złotych, ale myślę, że nawet trochę mniej. Tylko są one płatne, także warto, warto, warto to wiedzieć. Także tak jak wspomniałam, też waluta lokalna to są bachty. I ja przyjechałam z. Euro Wymieniłam sobie euro w Polsce i na lotnisku, wymieniłam sobie to na bachty, tak jest moim zdaniem najwygodniej. Natomiast to, co jest ważne, to to, że jeżeli wypłacacie z bankomatu, co też nie jest jakąś tragedią, to warto wypłacić raz dobrze, bo jest prowizja 220 bachtów, to jest mniej więcej, nie wiem, 25 złotych do każdej wypłaty z bankomatu, niezależnie od tego, czy wypłacacie 100, czy wypłacacie 10 tysięcy. Także warto sobie przemyśleć, ile potrzebujemy kasy, jeżeli musicie ją wypłacić, to naprawdę lepiej hurtowo. W ogóle też to, co mnie zaskoczyło, to możecie się ze mnie śmiać, ale ja o tym zupełnie nie wiedziałam, że w Tajlandii jeździ się po lewej stronie i jak wsiadłam do taksówki, to byłam mocno zdziwiona że taksówkarz siedzi po prawej stronie. I też a propos taksówek, też ważna wskazówka jest taka, jeżeli wsiadacie do taksówki, do normalnego samochodu, to upewnijcie się, że jest tam taksometr i że jest on włączony, wtedy znaczy, że jest to rzetelny taksówkarz, a jeżeli chodzi o tuktuki, czyli o te taksówki uliczne, to najpierw mówicie, dokąd jedziecie i ustalacie cenę z kierowcą. Dlatego ja miałam przyjemność raz jechać tuk-tukiem, ponieważ spotkałam się z chłopakiem, który mówił po tajsku, i, i dzięki temu ustaliliśmy cenę, za jaką nas dowiózł do Skybaru. Ale tak to łatwo można zostać oszukanym. Z tego, co słyszałam, mnie się nic nie przytrafiło. W ogóle sam ruch uliczny w Bangkoku jest dla mnie bardzo ciekawy, w całej Tajlandii. Um, oni nie bardzo liczą się chyba z zasadami ruchu drogowego. Zostałam tak obtrąbiona i prawie rozjechana przez auto, kiedy szłam na zielonym. Przez przejście dla pieszych i w ogóle przekroczenie ulicy jest bardzo ciekawym doświadczenie, więc ja się cieszę, że w ogóle przeżyłam tam na ulicy. Wracając do mojego pierwszego pełnego dnia, to właśnie spotkałam się ze znajomym mojego znajomego który tam mieszka i spędziłam sobie miło dzień. Także mówiłam, że przyjechałam sama, ale towarzystwo miałam i dzięki temu też dowiedziałam się więcej o Tajlandii. Wcześniej też byłam w Muzeum Narodowym, gdzie nauczyłam się bardzo, bardzo dużo. Wtedy zobaczyłam, jak duże mam braki w wiedzy, to co Wam mówiłam, ale bardzo polecam, naprawdę, bardzo polecam, żeby sobie pójść do Muzeum Narodowego i ugruntować tę wiedzę. No, no i oczywiście wszystkie świątynie są warte zobaczenia, ale miałam coś, co się nazywa podobno po angielsku Temple Fatigue, czyli już takie zmęczenie, wyłączenie gdzie wchodzisz do kolejnej przepięknej świątyni i masz już jej serdecznie dość, bo tyle świątyń widziałeś w jednym dniu. Ja widziałam chyba mniej więcej cztery i to było wystarczająco, więc uważam, że warto wybrać te takie creme de la creme i już sobie odpuścić albo sobie rozłożyć to na dwa dni. Chociaż Bangkok jest tak wielki, że nie sądzę, żebyśmy potrzebowali dwóch dni, żeby chodzić po tej okolicy właśnie świątyń i tej starej okolicy, bo ma on naprawdę o wiele więcej do zaoferowania. I też jest to moim zdaniem taki trochę błąd, Ludzi, którzy jadą do Bangkoku, bo większość osób zatrzymuje się właśnie w okolicach e, głównego Pałacu Królewskiego i tych wszystkich świątyń, przy oh, niesławnej, sławnej ulicy Khao San Road, e, która. W ogóle jestem śmieszna, bo. Nie mogłam ich znaleźć pierwszego dnia. Kurczę, najbardziej głośna ulica w okolicy, nie wiedziałam, gdzie ona jest. Jest to ulica barowo pabowo imprezowa gdzie w większości są turyści, którzy przyjechali na właśnie ostre imprezowanie. Jest strasznie tandetna, naprawdę jest strasznie tandetna i ja je zupełnie nie polecam, już fajniejsza jest ulica obok, która jest taka bardziej klimatyczna i większość ludzi właśnie niestety zatrzymuje się tam, kiedy jedzie do Bangkoku i nie jest to moim zdaniem prawdziwy Bangkok, bo to jest dobre, jeżeli chodzi o zwiedzanie tych historycznych miejsc, ale jeżeli chodzi właśnie o życie nocne, o restauracje, to jest to totalnie pod turystów i jest to trochę takie badziewne, także polecałabym wam być tam na przykład przez jedną noc, ale generalnie inne okolice w Bangkoku są o wiele fajniejsze. Jeżeli chcecie sobie zanotować, to na przykład w okolicy Siam czy Sukhumvit jest o wiele fajniej moim zdaniem. Ale też zależy, jak długo jesteście w Bangkoku i jakie są wasze priorytety, bo ja patrzę też trochę bardziej może pod kątem mieszkania tam, więc nie jestem jakoś szczególnie obiektywna. O ile w ogóle można być obiektywnym. Kolejny dzień był to czwartek i w czwartek z samego rana wybrałam się już na południe do Olive Retreat, czyli do docelowego miejsca mojego tajskiego wyjazdu. I tak jak mówiłam, to miejsce znajdowało się 3 godziny od Bangkoku w miejscowości Khao Tao, i ja wybrałam opcję transportu taksówką, ponieważ najzwyczajniej w świecie trochę się obawiałam. Jechania, jechania autobusem w nowe miejsce z trzema przesiadkami, z wielkim plecakiem turystycznym i Krystyna. Która jest tam właścicielką Olive Retreat, zamówiła mi taksówkę, za którą zapłaciłam, słuchajcie, około 190 zł za 3 godziny jazdy. Więc stwierdziłam, że jest to warte swojej ceny, przynajmniej biorąc pod uwagę to, jak bardzo nie wiedziałam, jak działa Tajlandia. Także pojechałam tam i bardzo wiele rzeczy z mojego pobytu możecie oczywiście zobaczyć. Na nagraniu w vlogu z Tajlandii, ale teraz chciałabym Wam trochę powiedzieć w ogóle o tym miejscu i czym oni się tam zajmują. Olive Retreat jest to miejsce, które nazywa się Mind and Body Detox, czyli detoks umysłu i ciała. I to jest miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie z różnymi problemami. Są to osoby, które. Będę tutaj podawała przykłady naprawdę z, z ich życia. Są to osoby, które mają depresję, osoby, które mają stany lękowe, osoby, które mają ataki paniki, osoby, które mają problemy na przykład z niepłodnością, osoby, które cierpią na różne nowotwory, które mają alergię. I zanim uznacie, że jest to jakieś dziwne szamańskie miejsce, bo jeżeli się ma nowotwór, to się idzie do szpitala. To zaraz wam to zdementuję. Zacznę od tego, że Olive Retreat prowadzona jest przez Krystynę i Reja. Jest to dwójka najmądrzejszych ludzi, jakich w życiu poznałam i wspaniałych, wspaniałych osób. Krystyna jest główną osobą, która zajmuje się całym, całym tym. Kurczę, nie mam dobrego słowa na to, tym retreatem, całym tym programem. Specjalizuje się ona w leczeniu ajurwedyjskim skończyła wiele kursów i uczyła się od najlepszych. Ajurweda jest to najstarszy system medyczny, który wywodzi się ze starożytnych Indii i od tysięcy lat jest on praktykowany, a mam wrażenie, że trochę za mało używany współcześnie. Teraz bardziej się o tym mówi jak o medycynie alternatywnej i niekonwencjonalnej. A tak naprawdę jest to coś tradycyjnego. Ponadto Krystyna w ogóle jakby wywodzi się z branży mm, biznesowo-marketingowej, była szefem marketingu dla największej sieci telekomunikacyjnej w Szwecji, bo w ogóle Krystyna jest Szwedką i w połowie jest też Hiszpanką. Ona zajmuje się całą częścią związaną z dietą, z odżywianiem, ze zdrowiem. Też praktykowała akupunkturę u boku najlepszego ortopedy w Danii i tak naprawdę zajmowała się tyloma rzeczami i jest taką skarbnicą Wiedzy z zakresu zdrowia i odżywiania, że dla mnie była chodząca encyklopedia. I też na początku obawiałam się, że będzie to osoba, która mm, trochę wróży z fusów, nazwijmy to tak, ale wszystko, co ona mówiła, opierało się o badania naukowe. I o fizykę kwantową. Także wszystkie rzeczy, które mogłyby się wydawać takie wróżkarskie i szamańskie, miały swoje korzenie w fizyce kwantowej, a wszystkie jej e, spostrzeżenia czy też praktyki związane z jedzeniem e, wywodziły się z badań naukowych. Ona ma zasadę, że, żeby rozwiązać każdy problem zdrowotny, potrzebuje 100 źródeł naukowych i jeżeli ma 80% źródeł, które potwierdzają lub przeczą jakiemuś stwierdzeniu, wtedy może uznać ona, że dane. Podejście jest prawidłowe. Także naprawdę byłam pełna podziwu dla profesjonalnego i naukowego podejścia do ich pracy. Natomiast Ray jest y, Amerykaninem, jest y, Anglistą, jest pisarzem, jest autorem widmo, y, czyli pisze książki za największych, największych polityków i ludzi tego świata. Więcej nie zdradzę bo nie wiem, czy mogę, ale uwierzcie mi, tak jest. I przy okazji jest tą osobą, powiedzmy, odpowiedzialną za medytację w Olive Retreat. W ogóle jeszcze nie powiedziałam, Krystyna jest nauczycielką jogi od wielu, wielu lat. Natomiast Ray bardziej zajmuje się tą strefą psychologiczno-terapeutyczno-medytacyjną, ale tak samo kopalnia, kopalnia wiedzy. Oboje są weganami od ponad 25 lat i żyją w zgodzie z naturą, odżywiają się oczywiście zdrowo, mieszkają praktycznie pod gołym niebem i poświęcili całe swoje obecne życie na pomaganie innym ludziom, którzy przyjeżdżają do nich po to, żeby się wyleczyć z różnych chorób, z różnych problemów psychicznych, albo po prostu czasem oderwać się od rzeczywistości i przeżyć coś wyjątkowego, tak jak to było w moim przypadku. Generalnie mogłabym o nich mówić przez bardzo długi czas. Bo był to dla mnie tydzień nie do porównania z czymkolwiek innym. Doświadczenie, które nauczyło mnie tyle, że nie wiem, ile zajmie mi w ogóle przetrawienie tej całej wiedzy. Bardzo, wam, bardzo Was zachęcam do obejrzenia mojego filmu, który pojawi się chyba 14 grudnia, o tym, jak wygląda dzień. Właśnie na takim wyjeździe, ale mogę Wam teraz pokrótce powiedzieć, jak to wyglądało. Każdy dzień wyglądał praktycznie tak samo. Odkąd przyjechałam, przyjechałam w okolicach Lunchu i już jakby zaczął się ten mój program. Każdego ranka wstawałam około 6.30 i miałyśmy zajęcia z jogi, które trwają około godziny. I jest to yoga o tej porze, ponieważ jest to yoga o wschodzie Słońca, ponieważ po wschodzie Słońca jest już za ciepło, żeby takie wygibasy wyczyniać. Następnie jest śniadanie, które jest cudowne, przepyszne i tak proste, że nie mogę w to uwierzyć. Następnie mamy zajęcia. I wszyscy się mnie pytali: o co ci chodzi? Jakie zajęcia, Czego ty się uczysz? Otóż uczyłam się właśnie tego wszystkiego co mnie fascynuje i co oni, czym oni żyją na co dzień. Użyłam się, uczyłam się o odżywianiu, o tym, jak działa nasz organizm od strony biologicznej, od strony chemicznej, o tym, co należy jeść, o tym w ogóle, dlaczego jemy, o tym, jak powinny być skomponowane nasze posiłki, o tym, na czym polega intuicyjne jedzenie, dlaczego trzeba słuchać swojego ciała. Były też zajęcia bardziej związane właśnie z naszym zdrowiem psychicznym, z tym, czym jest dla nas miłość, jak... Yy, odczuwać, jak rozpoznawać uczucia. Były zajęcia też o medytacji, o tantrze. To są tematy rzeki, o których można by mówić i prowadzić milion podcastów na ich temat. Zresztą kilka tematów już tutaj było. Były zajęcia, oczywiście też wracając do dietetyki, o mikroelementach, o, o naszych jelitach, o minerałach, o witaminach o tym jak ważny jest wysiłek fizyczny, o tym jak ważny jest relaks. Te wszystkie filary naszego zdrowia zostały rozłożone mi na czynniki pierwsze i było to dla mnie spełnienie marzeń. Naprawdę, mogłam rozwinąć swoją wiedzę w dziedzinach, które mnie po prostu fascynują, w sytuacji, w której ja czasami mam taką walkę, że już nie wiem, w co mam wierzyć, jest tyle sprzecznych informacji na temat zdrowia. Ja wiedziałam, że wszystko, co powie Krystyna ma sens, bo ona to przeanalizowała milion razy, czytając tyle badań naukowych. Także ja wiem, że teraz promując dietę wegańską, dietę roślinną wam, mogę spokojnie powiedzieć, że jest to w większości przypadków, szczególnie kiedy nie mamy większych schorzeń, naprawdę najlepsze, co możemy robić dla naszego ciała i dla naszego umysłu. Tak jak mówię, po, przed, po, przed obiadem były zajęcia, potem był lunch, który zawsze to był jakiś taki gulasz, jakaś taka potrawka, do tego oczywiście, jak zawsze ziarna, ryż i jakieś inne zboże. Na przykład była to kasza jaglana albo kasza gryczana i sałatka. Oczywiście, codziennie było coś zupełnie innego, i popołudnia były dla nas. Czasami jechaliśmy na, jakieś, na jakąś mini wycieczkę, czasami szłam na spacer na plażę, dużo czytałam, szłam przejście po okolicy nad Małe Jeziorko albo na Targ. Także jakoś tak powoli ale i spokojnie, ale jednak każdy dzień był pełen wrażeń. No i ja oczywiście, jak to ja, zdawałam mi milion pytań, więc męczyłam ich strasznie i każdy mój problem, każdą moją wątpliwość egzystencjalną e, rozkładaliśmy na czynniki pierwsze, co było dla mnie po prostu niesamowite, że po prostu ktoś chciał mnie wysłuchać e, i umiał mi pomóc w tych moich różnych przemyśleniach, ale myślę, że wzajemnie spędzaliśmy bardzo miło czas na, na tych e, rozmowach. Mm. Jestem ciekawa właśnie, czy teraz, jak wam to mówię, to jest dla was nowe, czy wywnioskowaliście pewne rzeczy z moich, z moich filmów. Hmm. Chcę dodać też, że Krystyna i Rej to są osoby, które przeżyły bardzo wiele w swoim życiu. Bardzo wiele niesamowitych rzeczy, podniosłych, ale też bardzo wiele strasznych rzeczy. Także z doświadczenia mogli też wiele wywnioskować, wiele mnie nauczyć. Mają oboje, są oboje po pięćdziesiątce, także też mają odpowiedni wiek żeby robić to, co robią. No i tak jak mówię, na co dzień pomagają ludziom. Także jeżeli wejdziecie na stronę oliveretreat.com, to tam możecie zapytać się na taki wyjazd, który naprawdę mi, mi odmienił życie. Ja jestem o tyle bardziej spokojną, mm, pogodzoną, Osobą, a jednocześnie szczęśliwą i podekscytowaną, że dużo osób, które mnie spotkało, mówi, że jestem zupełnie inna. Także dla mnie jest to ogromny komplement, bo, tak jak mówię, w mojej głowie zmieniło się wiele, więc cieszę się, że to widać na zewnątrz. Mm, także, jeżeli znacie kogoś, kto ma jakąkolwiek przypadłość psychiczną czy fizyczną i czujecie, że potrzebuje pomocy i zna angielski, Koniecznie wyślijcie go tam. Krystyna i Rej są um, przez większość roku w Tajlandii, mniej więcej od sierpnia do um, lutego, a od marca do lipca są w Hiszpanii, w Andaluzji, także można ich wtedy tam znaleźć. Natomiast w Andaluzji um, nie mają swojego miejsca, tylko wynajmują jakieś miejsce, w związku z tym nie jest to w pełni aż tak ich. Ja powiem wam to, co mnie też uderzyło tam, to to, że wszystkie moje ubrania zostały wyprane. Nie było tam żadnych środków chemicznych, żadnych sztucznych farb, żadnych sztucznych detergentów. I to też ponoć bardzo wpływa na nasze samopoczucie i na nasze zdrowie. Także ja troszeczkę teraz ześwirowałam na punkcie ekologicznych substancji wokół mnie i nietoksycznych środków, także szykujcie się na dużą dawkę tutaj indoktrynacji w tej kwestii, ale naprawdę wierzę w to, że nic dobrego nie ma w tych wszystkich parabenach i innych aluminium, które mamy tak naprawdę wszędzie we wszystkim. Jeszcze kilka słów o Olive Retreat, bo to miejsce, w którym byłam, jest też e, nazwane Kao Tao Yoga and Meditation, e, czyli Kristina i Ray wynajmują to miejsce, na przykład dla. E, grup przyjaciół czy grup jogowych, ludzi, którzy interesują się jogą czy medytacją, po to, aby mogli tam mieszkać i prowadzić jakieś swoje wyjazdy, swoje własne retryty, swoje własne takie obozy. I wtedy oni oferują zakwaterowanie oraz wyżywienie najzdrowsze, najpyszniejsze, a wy możecie tam zabrać swoją grupę z jogi, swoje znajome z jogi, swoich znajomych i spędzić tam na przykład wakacje. Również oferują zakwaterowanie dla osób, które są przejezdne. Czyli na przykład, jeżeli planujecie wyjazd do Tajlandii i robicie sobie objazdówkę i chcielibyście zatrzymać się w jakimś pięknym miejscu po drodze, na przykład z Bangkoku, idziecie sobie gdzieś na południe, to zatrzymujecie się na noc czy dwa w Khao Tao i korzystacie z przecudownych, czyli tych miejsc do spania. To są takie sypialnie pod gołym niebem, które są obklejone siatką, tak, żeby insekty się tam nie dostawały. Mają dach, ale są też wysuwane tak, że można spać patrząc na gwiazdy. Więc wy możecie wejść sobie na właśnie Tao Yoga Meditation, wszystko wam oczywiście podlinkuję i zarezerwować sobie tam nocleg, on jest naprawdę bardzo korzystny cenowo, to jest nad samym morzem i tam też możecie w cenie mieć zajęcia z jogi, śniadanie, czy też kolację, Także jest to też świetny pomysł, żeby sobie spędzić dzień, dwa, trzy y, czy, czy więcej na y, takim innym wypoczynku, tak? w innym niecodziennym y, hotelu. Też jeszcze, jak już mówię o nich, to zapraszam Was oczywiście na ich Instagrama, zapraszam Was na ich stronę, gdzie możecie sobie bookować zarówno taki intensywny detox Olive, ale też możecie po prostu sobie zabukować zakwaterowanie dla siebie lub swojej ekipy. Także tam macie wszystkie szczegóły. I jest też strona na Facebooku Vegans in Asia, gdzie macie wskazówki dla vegan, którzy wybierają się do Azji i po prostu łatwiej jest wiedzieć, gdzie co zjeść, co jak zorganizować, gdzie jest jakiś fajny event. Także też tam możecie sobie zajrzeć. Jeżeli chodzi o jedzenie, to też zachęcam Was naprawdę do obejrzenia moich vlogów, bo tam gotowałyśmy codziennie. Zazwyczaj byłam to ja i Kristina, bo chciałam uczyć się jak najwięcej o gotowaniu. Muszę też koniecznie dodać, że Ayurveda jest tutaj bardzo ważną częścią, bo Kristina um, obserwuje Was, mierzy Wasz puls i określa to, jaką jesteście doszą. Um, i teraz nie wiem, czy mam o tym mówić więcej, ale chyba zaproszę kogoś od Ayurwedy. Mam, jedno, mam jeden pomysł, kogo mogę zaprosić w polskim świecie, jeżeli chodzi o Aurwedę, żeby wyjaśnić wam, o co w tym wszystkim chodzi. Ale dzięki temu ona wie, jakie jedzenie lepiej wpływa na wasz organizm. Mogę wam powiedzieć szybciutko, że mamy trzy rodzaje organizmów i każdy z nas ma taką dominującą doszę, czyli niektórzy z nas są bardziej wyziębieni i lepiej. Funkcjonują, kiedy jedzą takie rzeczy bardziej e, rozgrzewające. Inne osoby są pełne ognia i lepiej funkcjonują na surowym jedzeniu, a inne osoby są bardziej e, w trzecim typie, które na przykład muszą jeść mniejsze porcje, mniejsze ilości e, i ich organizm, ich przemiana materii jest inna. To jest dla mnie bardzo ciekawy temat e, i to też jest właśnie wywodzący się z e, tej tradycji. Tej medycyny staroindyjskiej, czyli właśnie z Ayurwedy, i ma to naprawdę bardzo pozytywne skutki, jeżeli ym, w jaki sposób stosujemy się do tego i obserwujemy nasz organizm. Bo generalnie jak to, co chciałabym też wam powiedzieć a propos Olive Retreat, to najważniejszą rzeczą, jakiej się tam nauczyłam i jaką oni chcą w każdym zaszczepić, to jest to, żeby czuć, żeby naprawdę czuć. Żeby wiedzieć, kiedy jest nam zimno, kiedy jest nam smutno, kiedy chce nam się jeść, kiedy nas coś boli i zrozumieć dlaczego. Nie denerwować się na siebie, że to czujemy, ani nie wybierać tego, że to czujemy, tylko po prostu zastanowić się dlaczego i trwać w tym i pozwolić, żeby to minęło, bo to minie. Uwierzcie mi. Ja w ogóle czuję taką dawkę inspiracji, mam tyle pomysłów na to, żeby tworzyć dla was nowe materiały, pomysłów na to, żeby dalej siebie dokształcać i żeby gdzieś szerzyć to, czego dowiedziałam się tam. Także dajcie mi kole koniecznie znać, czy chcielibyście, żebym trochę bardziej dogłębnie poruszyła te tematy, które tak bardzo poruszyły mnie e, tam na miejscu. Ale też chcę dodać, bo bardzo się obawiam e, tego, co mogą niektóre osoby powiedzieć. To nie jest żadne sekciarskie, pseudoreligijne stowarzyszenie, ani żaden ośrodek to są osoby, które nie utożsamiają się z żadną religią, nie wyznają żadnej, żadnego guru, które są stąpające twardo po ziemi, które są naukowcami, które mają doświadczenie z ludźmi, które pomogły tylu osobom wyleczyć się z depresji, z ataków paniki, z nowotworów. I ja nie mówię, że to są ludzie, którzy uważają, pijcie ziółka i wszystko będzie super, tylko wierzą w to, że integralne kompleksowe leczenie, czyli takie które łączy to co tradycyjne z tym co tradycyjne, powiedzmy, zachodnie, z tym co bardziej alternatywne jest konieczne. Przede wszystkim to, że nasz umysł i nasze ciało są połączone i to co dzieje się w naszej głowie ma ogromny, ogromny, ogromny wpływ na to co widać w naszym ciele. I ja w to wierzę, ja to zaobserwowałam na sobie i naprawdę chciałabym, żeby więcej osób dbało o swoją głowę. Zastanawiam się, czy Wyczerpałam temat, jeżeli chodzi o Olive, ale wydaje mi się, że nie da się wyczerpać tematu, ale chyba już go tutaj zostawię. Spędziłam cudowny czas, byłam nad morzem, kąpałam się w oceanie, przeczytałam wiele książek i po prostu było mi to bardzo potrzebne. Naprawdę, naprawdę wiele rzeczy w sobie przerobiłam. Wiele, 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 wiele rzeczy w sobie wyleczyłam, i jestem za to wdzięczna z całego serca. Po ośmiu dniach spędzonych tam postanowiłam wrócić do Bangkoku, już mówiłam wcześniej sobie, zarezerwowałam, tak samo na Booking.com z możliwością anulowania, gdyby coś mi się zmieniło. Zarezerwowałam sobie hotel, który był spoko, ale powiem wam szczerze, że teraz, tak jak mówię, polecam wam naprawdę zatrzymać się na jedną noc w okolicach um, tej części świątynnej. A drugie, drugą część, czy większą część e, m, pobytu spędzić w Siam albo Sukhumvit, bo tam mamy metro, tam mamy BTS, czyli taką szybką kolejkę i naprawdę wiele lepiej jest się poruszać po mieście i tam jest o wiele fajniej moim zdaniem, a ja zrobiłam duży błąd, bo zarezerwowałam sobie hotel, słuchajcie, na powrót, między tym starym centrum a nowym centrum, jest tak naprawdę pośrodku niczego, a też chciałam dużo chodzić, więc finalnie chodziłam po jakichś kompletnych, dziwnych dzielnicach, także... Nieło to dobry pomysł. E, aczkolwiek byłam blisko taksówki w postaci łódki. E, nie taksówki, tylko e, autobusu w postaci łódki. Także to było bardzo fajne. E, ale wracając, to postanowiłam tym razem przejechać się autobusem, bo autobus kosztował mnie e, niecałe, no około 20 złotych. A tak słuchaj, kosztowała 200, więc jest to znaczna różnica. I słuchajcie, miałam się przesiąść em, w inny autobus, ale wsiadam do pierwszego autobusu, no i słyszę, że dojadę do Bangkoku. No więc mówię im, że chciałabym dojechać na stację Sukhumvit. Mówią, tak, tak, jasne, wsiadaj. No i jadę, 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 jadę. Widzę, że już się zbliżam do Bangkoku, już jestem praktycznie w centrum i nagle gdzieś ten autobus mi odbija, w ogóle gdzieś jedzie. Nagle zatrzymuję się i pan mówi do mnie, że mam wysiadać. I to było raczej na migi, umówmy się. I ja mówię do niego, że jadę na Sukhumvit, a on, że no to tutaj. A ja mówię, że, co to, to znaczy, tutaj. A on, że no tam musisz iść. A ja takie, że no dobra, patrzę, jestem jakieś półtorej godziny od centrum Bangkoku. Dobra, wyszłam, mówię, no świetnie, fantastycznie. Miałam jechać prosto do Sukhumvit, tam iść sobie na obiad, bo byłam strasznie głodna, oczywiście, nikogo to nie dziwi. Podchodzę sobie do, jakiejś, do jakiegoś przystanku, no i słyszę od państwa, że muszę czekać na autobus 511. Zapytałam trzech osób, bo nie byłam pewna, no i słuchajcie, czekam na ten autobus dobrą godzinę. I jakaś pani powiedziała do mnie: Nie przejmuj się, ja też jadę na Sukumwid, więc wsiądziesz ze mną. I to też jest fajna dygresja, bo generalnie Tajowie to jest naród buddyjski. W 95% ponad są wyznania buddyjskiego i są to, są to cudowni ludzie. Generalnie jedną z ich zasad jest po pierwsze do, dążenie do szczęścia, czyli do czerpania przyjemności ze wszystkiego, co jest urocze, ale na przykład przez to. Autobus może się spóźniać dwie godziny, i nikt sobie nic z tego nie robi. A po drugie, chcą oni spełniać jak najwięcej dobrych uczynków w ciągu dnia. W związku z tym, Często tak jest, to też wyczytałam gdzieś i wiele osób mi to potwierdziło, że na przykład pytasz kogoś o drogę i ta osoba bardzo chce spełnić dobry uczynek, ale nie zna drogi, więc mówi ci drogę, mimo że nie ma pojęcia, gdzie jest dane miejsce. Także trzeba uważać, ale to jest rozkoszne. Ale jako, że ich filozofią jest to czerpanie, jest czerpanie tej radości, to ja siedząc z moim wielkim plecakiem, cała spocona, ledwo żywa, na tym przystanku przez godzinę myślałam sobie, jestem jak Tajka. I czerpię ogromną radość, ta chwila jest wspaniała i chciało mi się śmiać i pokazać jednocześnie z samej siebie i z tej całej sytuacji. Ja finalnie wsiadam do autobusu po tym oczekiwaniu i zorientowałam się jadąc, że jestem na wysokości mojego hotelu i spontanicznie wysiadłam z niego w połowie drogi, bo stwierdziłam, że już wolę iść do hotelu, odświeżyć się i jechać sobie na spokojnie na ten obiad, a nie teraz tutaj kluczyć. Także poszłam do hotelu, zakwaterowałam się i poszłam na cudowny obiad do fantastycznej restauracji My Veggie Home. To się pisze w ogóle My Veggie Home. Miejsce raczej takie lepsze, bym powiedziała, także ceny są bardzo foodowe. ale zawiera, serwuje wszelkie specjały tajskie w wydaniu wegańskim. Polecam Wam naprawdę z całego serca, ale oczywiście to wszystko też jest we vlogach, wszystkie moje restauracje, no i też pod, mm, wypiszę Wam te restauracje, które odwiedziłam i które polecam. I po zjedzeniu tego. Postanowiłam wybrać się na manifestację wegańską. To się nazywa Anonymous for the Voiceless. I to jest inicjatywa, o której ja słyszałam już wcześniej i zachęciła mnie Krystyna właśnie do tego, żeby w niej uczestniczyć, ponieważ ona była na czymś takim w Bangkoku. I to polega na tym, i to też jest nawet w Łodzi, to jest w wielu, wielu miastach na całym świecie, że osoby ubierają się, wolontariusze ubierają się na czarno, zakładają takie maski jak V, jak Vendetta i stoją z laptopami, na których pokazane są nagrania z rzeźni w jakimś miejscu publicznym przez kilka godzin i e, czekają, aż ludzie będą podchodzić z zainteresowaniem i wtedy inni wolontariusze mogą mi zagadywać i tłumaczyć o co chodzi. Teraz wiele osób może to skrytykować. Ja też nigdy nie byłam fanką takiego aktywizmu, powiedziałabym radykalnego, ale to w jaki sposób ci ludzie to robili, utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie ma w tym nic złego, bo Powiedzieli, że z tygodnia na tydzień jest coraz więcej osób, które są w szoku, że tak wyglądają realia w rzeźniach, w, w ogóle w przemyśle zwierzęcym, bo to nie chodzi tylko o rzeźnie, ale też chodzi o różne zakłady mleczarskie i, czy też fermy, że oni naprawdę tydzień w tydzień dziesiątki ludzi przemieniają w wegan i to w bardzo kulturalny i wspaniały sposób. Także ja tam poznałam naprawdę wspaniałych ludzi, poszliśmy potem sobie do też jednej fajnej restauracji wegańskiej, gdzie miałam przyjemność spróbować herbaty tajskiej, która jest jak prawdziwy deser, słuchajcie, bo to jest tak kremowe i słodkie, żeby was to nie zmyliło. I kolejny dzień spędziłam właśnie z jedną dziewczyną z Luz, z Hiszpanką, którą tam poznałam, i w tym sposobem właśnie rodzą się wspaniałe znajomości, poprzez wspólne zainteresowanie i poprzez wyjście do ludzi. to jest też ogromna dla mnie lekcja, że ja sprzed kilku lat nie wyobrażam sobie pójść na jakąkolwiek taką, na takie wydarzenie sama, a tutaj wybrałam się i poznałam wspaniałe osoby, które wiem, że będą ze mną w kontakcie przez lata i jeżeli kiedykolwiek nasze ścieżki się um, połączą, to na pewno się spotkamy, bo, bo to jest coś niesamowitego. Jak, jak wiele ciepła i serdeczności okazały mi te osoby, których nie znałam, a mogliśmy gadać ze sobą godzinami, było naprawdę wspaniale, bo kolejnego dnia, czyli w niedzielę, wybrałam się na targ, na market Chatuchak, to jest największy market na świecie, gdzie spędziłam cały dzień w poszukiwaniu figurek Buddy, bo w buddyzmie tajskim jest Buddha na każdy dzień tygodnia i twój Buddha to ten Buddha, który jest przypisany dniu w którym się urodziłeś. Także ja wybrałam sobie moje moich najbliższych wybrałam ym, znalazłam ich dni urodzenia i postanowiłam sobie kupić te buddy tych ty, ty. Upskaro <noise> te figurki. Zajęło mi to dosyć sporo czasu, ale udało się. Kupiłam sobie też w ogóle tam jest super, bo tam jest dużo takiego rękodzieła. Kupiłam sobie klapki z bambusa yy, i było tyle pięknej ceramiki, tyle pięknych naczyń, ale stwierdziłam, że nie jest to praktyczne, żeby jechać z tym yy, i nadawać to na bagaż. I wtedy poszłyśmy z Luz, słuchajcie, właśnie do restauracji, która się nazywa Chamlongs Long i to jest taki typowy bufet tajski w stylu J, czyli w stylu wegańskim. W ogóle to jest taka tradycyjna dieta buddyjska, która jest wegańska, jeszcze jest bez czosnku i bez ym, cebuli, ale na szczęście w tych miejscach mają czosnek i cebulę, jeżeli o nie poprosisz. Znaczy, jeżeli nie powiesz, że ich nie chcesz. I za jakieś 5 zł na głowę miałam baobansa z nadzieniem i to było nadzienie, słuchajcie, tak pyszne. To się nazywało taro i to jest jakiś rodzaj ziemniaka i to było słodkie i to było pyszne. Do tego cudowny pattaj, to był mój pierwszy pattaj, i do tego sałatka z papają i z innymi mm, owocami w wersji ostrej. Po prostu boskie to było, tanie jak barszcz. Potem byłyśmy też w przepięknym parku, który wyglądał jak Central Park. Naprawdę Bangkok to jest prawdziwa metropolia, to jest przepiękne miejsce. I... Też niestety dużo kontrastów. Nazywało się Lumpini Park. Super, naprawdę polecam. Przepiękne o zachodzie słońca. Zresztą wszystko jest w vlogu. I na koniec zabrałyśmy się na kolację do restauracji Ethos, która jest bardzo fajna, siedzi się w niej na ziemi. W ogóle też Kurczę, teraz będę miała te dygresje, ale właśnie w Olive wszystko jest robione na ziemi. Nie ma krzeseł, nie ma w ogóle ścian, nie ma pokoi, jest wszystko na ziemi i wszystko na dworze. I to jest naprawdę prawdziwy detoks i niesamowite doświadczenie, uwierzcie mi. I to był mój ostatni wieczór w Bangkoku, ale jeszcze czekał mnie poniedziałek, który był dla mnie o tyle wyjątkowy, że najpierw przez pół miałam fatalny humor bez powodu, a potem wybrałam się na Kurs tajskiego gotowania wegańskiego. I to jest coś, co polecam Wam całym sercem. Restauracja May Kaide, która jest znana, ma swoją filię w Bangkoku, w Chiang Mai i w Nowym Jorku chyba. Serwuje wegańską kuchnię tajską. Byłam w niej dwa razy. Na początku, przy moim pierwszym yy, pobycie w Bangkoku. Yy, było przepysznie i to jest właśnie w tej dzielnicy... Starej, także tam jest to na pewno miejsce warte odwiedzenia, jeżeli akurat macie dzień świątyń. I oni też oferują kurs kulinarny. Jest to kurs, który ogólnie trwa niby 4 godziny. Nasz trwał o wiele krócej, bo było nas tylko trójka. Byłam ja i para Australijczyków. Wegan, jedna dziewczyna była, słuchajcie, od urodzenia weganką. Facet był od 25 lat wegetarianinem, od 17 lat weganinem. I uczyliśmy się, jak przygotować takie potrawy jak hmm, spring rollsy, zupę tomiam, pastę chili sos orzechowy, masa mankary, oczywiście robiliśmy też pad thai i mango sticky rice i to wszystko od zera. Mogliśmy to wszystko sobie jeść. Potem jeszcze dostałam słuchajcie, to wszystko na wynos. Więc miałam jedzenia w samolocie naprawdę po sufit. Jedzenie było przepyszne. Pan, który to prowadził był niesamowity. Nauczyłam się bardzo wiele. Dostaliśmy też książeczkę z przepisami, także koniecznie Wam to polecam. Kosztuje 1500 bahtów czyli to jest jakieś 160 zł. I uważam, że naprawdę warte w 100% swojej ceny, bo ja nie sądziłam, że tajskie gotowanie jest tak proste, a jednocześnie, że przy użyciu tych samych składników można osiągnąć tak zróżnicowane smaki. Naprawdę gorąco Was zachęcam. Warto to i już się nie mogę doczekać, aż zrobię mojej rodzinie popisowy tajski wieczór. Kolację. Naprawdę. Jest, jest, jest to, było to niesamowite dla mnie doświadczenie i ja potem prosto poszłam sobie do hotelu, przebrałam się, znaczy nie tyle przebrałam się, to zabrałam wszystkie swoje rzeczy i pojechałam na lotnisko. Tym razem transportem publicznym. Słuchajcie, jak przyjechałam, byłam cała mokra. Po prostu byłam ledwo żywa. Oczywiście mój autobus przyjechał, nie wiem, siedziałam z pół godziny na przystanku, ale na szczęście miałam dużo czasu. Tym razem wracałam przez Helsinki, także czekał mnie 11 godzin od do Helsinek, potem trochę oczekiwania w Helsinkach i już e, droga prosta do Warszawy. E, I tylko na koniec chciałam właśnie powiedzieć, że e, Finner naprawdę stanął na wysokości zadania, jeżeli chodzi o jedzenie. Dostałam przepyszne dwa posiłki na pokładzie. Najpierw właśnie dostałam ryż z tofu w takim super sosie, nie wiem, co to było. Do tego groszek cukrowy, do tego sałatka ziemniaczana też z tofu i do tego owoce. I, i nad ranem był makaron smażony z warzywami, chlebek, masełko słonecznikowe i owocki. Więc po prostu mówię wam naprawdę, ja byłam przeszczęśliwa. I teraz na koniec pomyślałam, że jeszcze Wam podrzucę kilka takich wskazówek, jeżeli chodzi o wyjazd do Bangkoku i takich moich obserwacji. I Właśnie teraz, a propos tego jedzenia, przypomniało mi się, że niestety plastik jest straszną, straszną, straszną kwestią w Tajlandii. Wiemy, że Azja jest bardzo zanieczyszczona, ale to naprawdę uderza i ciężko jest nie przyczyniać się do tego. Po pierwsze, no wiadomo, kupujemy wodę, nie można pić wody z kranu, więc ciężko jest tutaj. W jakiś sposób oszczędzać ten plastik, ale na pewno warto nauczyć się sformułowania bez słomki. Bo ja nie wzięłam swojej słomki, bo wiedziałam, że będę sfrustrowana. Tak pewnie by było, ale naprawdę ta słomka jest dodawana do wszystkiego i warto jest mieć swoją. Ale tak jak mówię. Posiadanie swojej butelki nie jest konieczne, bo i tak musicie kupować butelkowaną wodę. Jeżeli kupujecie jakiś sok wyciskany, on jest od razu też w butelce plastikowej. Przynajmniej z tego, co ja widziałam, naprawdę ciężko jest kupić kokosa, żeby ci od razu tej słomki tam nie wrzucili. Także to byłaby istna bitwa, żeby tego uniknąć. E, są takie dziwne sytuacje do tego stopnia, że przy wejściu do świątyni dają ci foliówkę, żeby schować swoje buty, bo nie można ich nieść w ręku. Na szczęście potem ci tę foliówkę zabierają, jeżeli chcesz, ale nie sądzę, że wszyscy ją oddają, więc no jest to strasznie dziwne dziwne. Oczywiście jedzenie takie street foodowe jest często opakowane w foliówkę. Wszystko jest po prostu w foliówce i no boli. Naprawdę to boli. Ale ja myślę, no, że małymi kroczkami trzeba gdzieś tam dobry przykład pokazywać i robić swoje, ale też nie wpadać w jakąś panikę, bo no nie da się po prostu wszędzie być tym najlepszym eko-obywatelem. No pewnych rzeczy się nie zmieni i, i mam nadzieję, że u nich to jakoś nie wiem, ta świadomość będzie jakoś zwiększona. Ale niestety to, co się obserwuje w ogóle w Tajlandii, to jest ogromne zafascynowanie kulturą zachodu i chęć upodobnienia się do zachodu. Z tego tytułu ludzie mają coraz większy problem ze zdrowiem i z nadwagą, bo ich jedzenie jest naprawdę super, a oni nie chcą go jeść. I zaczęli wprowadzać bardzo dużo produktów pszennych, z nabiałem, które nie leżą w ich naturze. Oni od pokoleń, od, od zawsze nie jedli praktycznie tych produktów i teraz ich organizmy nie są zupełnie do tego przystosowane, przez co oni mają, chorują i, i są grubi. I taka jest prawda. I w, na targach, w sklepach to jest po prostu przerażające, że istnieje tyle Gotowych dań w stylu europejskim, po prostu chleb tostowy z jakąś szynką i z jakimś keczupem albo z jakimś serem, co wygląda autentycznie, jakby to wydrukowała drukarka 3D, bo to jest tak nienaturalne, tak sztuczne, tak przetworzone. Rekordy uplerności biją jakieś cukiernie z takimi po prostu plastikowymi daniami, a oni to uwielbiają. I mnie to osobiście przeraża, bo ludzie przyjeżdżają po to, żeby spróbować ich autentycznej kuchni, a oni za wszelką cenę chcą iść w tę drugą stronę. Już nie mówiąc o balsamach wybielających, które też są strasznie przykre, bo, bo jednak jest gdzieś ten kompleks białego człowieka, tak, że ludzie chcą być coraz bledsi, że jeżeli jesteś opalony, znaczy, że pracujesz fizycznie, wszyscy chcą być jak najbardziej biali, jeżeli jesteś blady, znaczy, że jesteś wyżej postawiony no boli to serce i jest mi zawsze bardzo, bardzo smutno, bo mają tak piękną kulturę i tak cudowne dziedzictwo i tyle fascynujących aspektów swojej tradycji, których ym, my chcemy doświadczyć, kiedy tam przyjeżdżamy, a oni z wielką ceną chcą być jak my i niestety nie wychodzi im to na dobre. Na pewno można też dodać, że jest to kraj ogromnych kontrastów i ludzie żyją w, trochę w syfie z naszego punktu widzenia, ale to, co dla mnie było fascynujące, to przede wszystkim to, że oni są szczęśliwi, oni mieszkają w jakiejś lepiance, która naprawdę wygląda, jakby się miała zawalić, ale oni wcale nie są biedni. Oni mają zawsze co włożyć do garnka, im się żyje dobrze, oni mają często najnowszy telewizor, mają często duży samochód. Po prostu to jest ich sposób życia, który im odpowiada i dla mnie jest to naprawdę fascynujące. No wiadomo, to nie jest tak, że oni wyjeżdżają sobie na wakacje w ciepłe kraje. <laughs> w ciepłe kraje, Boże, ja to jestem dobra. Wyjeżdżają sobie na wakacje albo na narty, tak? Albo nie wiadomo, jaki standard życia mają, ale na pewno nie klepią biedę, przede wszystkim potrafią czerpać radość ze swojego życia. I to jest najważniejsze. To są ludzie, którzy są po prostu zadowoleni, którzy są szczęśliwi, którym brakuje w naszym rozumowaniu bardzo, bardzo, bardzo wiele udogodnień, a im się po prostu żyje miło i oni są uśmiechnięci, i powinniśmy się od nich uczyć, bo to jest coś przepięknego, bo nie jeden milioner, bogacz, bankier jest po prostu kłębkiem smutku. Pomimo, że teoretycznie ma wszystko. No ale to już nie od dziś wiadomo, że materialne dobra nie dają nam szczęścia. I jeszcze mi się przypomniały dwie rzeczy. Słuchajcie, pierwsza to są psy. Niestety w Tajlandii jest taki problem, że jest bardzo dużo bezpańskich psów, które. Są słodkie, ale trzeba na nie uważać, bo jak to wszystkie zwierzęta w obcych krajach, przenoszą bakterie, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Więc czasami może korci, żeby pogłaskać psa, ale lepiej tego nie robić. Dlatego ważna zasada jest taka, żeby tym psom nie patrzeć w oczy, bo wtedy one oczywiście zwracają uwagę na nas i gdzieś do nas mogą podejść. Tylko, żeby naprawdę uważać. Czasami takie zrządy na przykład zaczynają biec za skuterem, są już takie dziwne sytuacje, ale naprawdę warto tego unikać. Ja też miałam kilka spotkań ze zwierzętami. W nocy byłam przestraszona, jak zaczęłam, ym, próbowałam zasnąć, i słyszałam, jak jeleń swoim porożem ociera się o zasłonę przy mojej sypialni. Było to bardzo ciekawe. Alba krzą ulicą i na środku ulicy stały sobie trzy małpy. Także z małpami też jest tak, że trzeba uważać i lepiej na nie nie patrzeć. A jeżeli masz jedzenie, to już w ogóle. Także warto chować jedzenie przy małpach, bo też mogą one być skuszone. Ja na szczęście nie miałam jakiegoś bliższego spotkania z nimi. I też zakładam, że ani jeleń, ani małpa nie jest zainteresowana... Z jedzeniem mnie, ale może chętnie zjeść to, co ja posiadam. Także warto tutaj ich nie szczuć i też, tak jak mówię, nie nawiązywać kontaktu wzrokowego. No ale to się głównie tyczy psów, bo tych psów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I na koniec coś, co mówiłam wam w vlogu. Ale to jest bardzo ważne, bo dla wielu z nas jest to duży, duży szok, gdyż Tajowie bardzo rzadko używają papieru toaletowego. I ja coś mi podkusiło, żeby wziąć jednak ten papier ze sobą, bo gdzieś to przeczytałam i naprawdę przydał mi się przez cały wyjazd, bo w większości miejsc po prostu jest taka myjka, taki prysznic w toalecie, a sądzę, że no, może być nam trudno się przestawić na taki sposób e, odświeżania się. E, więc warto mieć swój własny papier toaletowy. E, I chyba to było na tyle, jeżeli chodzi o takie moje wskazówki. No kurczę, może mi się coś jeszcze przypomni, bo nie sposób jest naprawdę w godzinę e, ująć swój dwutygodniowy wyjazd. Ale ja też traktuję ten podcast jako takie uzupełnienie. Także bardzo was zachęcam do obejrzenia filmów e, z Bangkoku szczególnie. Jeżeli wybieracie się do Bangkoku, to jest bardzo, uważam, dobre źródło, jeżeli szukacie fajnego wegańskiego jedzenia i też chcecie tak w krótkim czasie to miejsce zwiedzić. Natomiast jeżeli chodzi o Olive Retreat, to czułam was, jeżeli was interesuje, jak wygląda takiego rodzaju wyjazd, jeżeli macie ochotę tam pojechać, to zachęcam was z całego, z całego serca. Eee, dowiem się, czy mogę mieć dla was jakąś zniżkę i w opisie na mojej stronie karolinaosomajska.com możliwe, że uda mi się, bo gadałyśmy wstępnie z Krystyną, że mogłabym dać 10% zniżki na taki Mind and Body Detox wyjazd. Także dajcie mi znać, czy bylibyście zainteresowani i szukajcie tam ym, na mojej stronie informacji o tym, że jest zniżka, bo uważam, że jest to miejsce, do którego powinien pojechać każdy. Marzy mi się to. A jeżeli planujecie wyjazd do Tajlandii, to koniecznie zatrzymajcie się tam chociaż na kilka nocy, żeby pospać pod gołym niebem poćwiczyć jogę na dachu o wschodzie słońca i pójść na tę bajeczną plażę, bo naprawdę warto. No i oczywiście ten film, który się pojawi, czyli jak wygląda dzień na takim wyjeździe jest też super źródłem informacji, żeby można, można was było zachęcić. Podsumowując też na, już na sam koniec, chciałabym wam powiedzieć, że wyjazd samemu naprawdę zdał u mnie egzamin, bo prawie w ogóle nie byłam sama. Łącznie przez te całe, całe dwa tygodnie byłam sama przez dwa dni Czyli dzień, kiedy przyjechałam, dzień, kiedy wyjechałam, gdzie nie zaplanowałam niczego z drugą osobą, a i tak miałam różne interakcje z ludźmi i poznałam bardzo wiele ciekawych osób. Czy pojechałabym drugi raz sama? Zdecydowanie tak, bo wiem, że poznałabym bardzo ciekawych ludzi na swojej drodze. Szczególnie jeżeli macie jakieś zainteresowanie czy styl życia który w łatwy sposób może połączyć was z innymi. Także jeżeli słyszycie o jakichś wegańskich eventach, czy eventach związanych z, nie wiem, z modą etyczną, czy jakichś warsztatach, to zawsze warto się na to zapisać, bo uwierzcie mi, ludzie, którzy tam chodzą, są chętni, żeby poznawać innych, którzy mają podobne pasje i zainteresowania. Ja jestem za to naprawdę, naprawdę wdzięczna. Ten wyjazd dał mi bardzo wiele, jeżeli chodzi o Pogłębianie moich y, zainteresowań i wiedzy na tematy, które mnie fascynują i które od dawna chciałam zgłębić. Tutaj mówię głównie o Olive, ale też y, dał mi bardzo wiele, jeżeli chodzi o pracę nad sobą. Y, I jeszcze jedna strasznie ważna rzecz, o której zapomniałam i nie mogę uwierzyć, że czekam do samego końca. To jest mój detoks online. Ja wyjeżdżając z Tajlandii, postanowiłam, że nie korzystam z Instagrama, i to było dla mnie, słuchajcie, zbawienie. Uświadomiłam sobie, ile mam czasu w ciągu dnia, ile czasu zajmuje mi scrollowanie Instagrama, i ile lęku i ile takiego niepotrzebnego stresu też daje mi oglądanie niektórych treści. Jest to dość przerażające. Trochę tutaj zerwałam swoje postanowienie, bo już w Bangkoku, kiedy byłam z powrotem, to korzystałam z Instagrama, ale zrobiłam to w pełni świadomość, bo wiedziałam, ile mi się. Pięć, trzy zaległości, i też czułam, że jestem już gotowa, żeby to zrobić. Ale oczywiście pożałowałam, bo słuchajcie, wziąłam telefon, siedziałam z nim do drugiej w nocy i nie spałam prawie przez północy, bo tak się napromieniowałam po prostu. Także no niestety y, wiem, że muszę tutaj z umiarem działać i chcę mieć absolutnie y, grafik dnia, gdzie są godziny, kiedy po prostu nie dotykam telefonu. Często tak mam teraz, że mu. idę do kina, spotykam się z kimś, zostawiam telefon w domu, po prostu nie chcę się nim rozpraszać, bo on po prostu zjada mój czas i też naprawdę wpływa na mój. Stan ducha i bardzo, bardzo mm, jakby. Rozdrażnia mnie, rozprasza mnie, i, i nie podoba mi się to po prostu, w jaki sposób wpływa na mnie y, mój telefon i niektóre media społecznościowe. To absolutnie nie oznacza, że mnie na nich nie będzie, bo uwielbiam YouTube'a, Instagrama i komunikować się z moimi znajomymi, ale uważam, że warto wyznaczyć sobie granice, a w moim przypadku jest to konieczne, bo ja jestem bardzo skrajną osobą. Ale jeżeli powiem sobie, że nie, to wtedy trzymam się swoich postanowień. Oczywiście każdy powinien znaleźć rozwiązanie, które odpowiada im. Bardzo się rozgadałam. To nagranie jest bardzo długie. Ten podcast, mam nadzieję, że był dla Was ciekawy, a przynajmniej dla osób, które były zainteresowane moim wyjazdem do Tajlandii. Dosyć chaotycznie mi to wyszło. Dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym odcinku. Tak jak mówiłam, na mojej stronie karolinasobańska.com znajdziecie post, w którym będą wszystkie szczegóły, wszystkie ważne linki i wskazówki i potencjalny rabat do Olive Retreat. Napiszcie mi w komentarzach na YouTubie albo właśnie na mojej stronie, co chodzi o dzisiejszym odcinku. I czy macie więcej pytań związanych z Tajlandią, może nagram dla was na przykład w ramach Vlogmasa jakieś dodatkowe pytania. Bo teraz mamy vlogmas, więc mam nadzieję, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, od 1 grudnia 25 grudnia jest film codziennie na moim kanale film lub podcast, bo jeszcze dwa podcasty się pojawią, ale jeżeli macie ochotę na jeden vlogmas, gdzie ja dopowiadam jakieś rzeczy odnośnie Tajlandii, to koniecznie, koniecznie mi napiszcie, bo ja uwielbiam o tym mówić i uwielbiam się tym dzielić i chcę zachęcić wszystkich, żeby przyjechali tam i szczególnie odwiedzili Reja i Krystynę w Olive Retreat, bo to było doświadczenie, które odmieniło moje życie, naprawdę. I nie przesadzam. Zazwyczaj nie jestem osobą, która specjalnie dramatyzuje i przesadza. Uwierzcie mi, tak było. To już koniec. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo, bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to. Mam nadzieję, że ten film Wam się przydał. I na koniec, jeszcze w ramach ogłoszeń parafialnych, moje podcasty są dostępne na Spotify, na iTunesie oraz na moim kanale karolinasobańska.com. Co ja mówię? Naprawdę już za długo chyba gadam sama. Na mojej stronie karolina.sobańska.com macie szczegóły, ale na moim kanale Karolina Sobańska możecie słuchać podcastu. Ty czasami pytacie, jak to jest, że niektórzy słuchają go w tle na swoich smartfonach. To jest wtedy, jeżeli używają iTunesa, czyli aplikacji podcasty, albo Spotify'a na dowolnym smartfonie. Także zachęcam was do obserwowania mojego kanału, subskrybowania mojego kanału, do obserwowania mojego podcastu na Spotify oraz do wystawienia oceny na iTunesie. Tam też oczywiście możecie dodać um, Podcast do Waszej biblioteki, ale też jest możliwość wystawienia oceny, także jeżeli macie chwilę, to czekam na Wasze gwiazdki i na krótką opinię. To mi bardzo pomaga i to mi daje bardzo dużo satysfakcji, bo dzięki temu podcast plasuje się coraz wyżej w rankingach i coraz więcej osób można niego trafić. I mam nadzieję, że jeżeli Wam się podoba, to również chcielibyście, żeby więcej osób go słuchało. I jeszcze koniec, 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 koniec prawie. Mój Instagram Karolina Sobańska Podcast. Jest to Instagram całkowicie poświęcony podcastowi, gdzie wrzucam różne zajawki nowych odcinków, nowych gości i też udostępniam wszystkie wasze stories, także jeżeli słuchacie mojego podcastu, koniecznie oznaczajcie mnie. Co robicie wtedy, co jecie, e, gdzie jesteście? E, ja to wszystko staram się w miarę możliwości udostępniać. Straja mi to ogromną, ogromną frajdę i bardzo dziękuję za każdą osobę, która słucha mojego podcastu. Jeszcze raz dzięki, że jesteście tutaj i że wysłuchaliście tego odcinka. Do usłyszenia już za tydzień. Papa. Pa.